Zanim przejdziemy do filmu, to dzisiaj małe story time na początku, bo nie wszystko zawsze idzie nam tak, jak chcemy. Jest 13:30 i ja sobie zaczęłam dzień normalnie. Stało się już dużo rzeczy, tak powiem, na przykład chciałam odkurzać i jak podłączyłam odkurzacz, wywaliło mi korki w całym mieszkaniu. Byłam bez prądu przez chyba 40 minut i bez światła. Nie działał mi internet, nie działało mi nic. Później to naprawiłam, odkurzyłam pokój, wymyłam drzwi, zmontowałam wiatrak. No, trochę się działo. Musiałam się tym podzielić. Ale na szczęście już mam mniej więcej wszystko pod kontrolą. Mniej więcej. Hejka! Dzisiaj będę ozdabiać pokój, tylko że to nie jest mój pokój, to jest pokój mojej siostry. I sama zaproponowałam, że mogę ozdobić ten pokój i ona się zgodziła. Tylko wiecie, to nie jest mój pokój i jakby coś nie wyszło, to jest moja wina. Ja ponad rok temu ozdobiłam swój pokój, już chyba prawie 2 lata temu. I w karcie macie link do tego filmu. Tutaj zupełnie idę w inną stronę. W moim pokoju z ozdób to chyba 80% to są zdjęcia, jak nie więcej. Mam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, a tutaj w ogóle tych zdjęć nie będzie. Tak naprawdę to mam 3 rzeczy do zrobienia, więc to nie jest dużo, bo już tutaj parę rzeczy jest na ścianach, tak jak możecie zobaczyć. Więc pierwszym miejscem, które się zajmiemy, jest ten kąt. I tutaj jest już taki obrazek i powieszę po prostu drugi. I to był taki zestaw z Ikei. O, to jest bardziej jak plakat, bo to jest taka kartka tekturowa. Jak to wy... O, to wygląda dobrze. I jestem bardzo, bardzo zadowolona. Bałam się, że będzie ogólnie tego za dużo. To wygląda tak całkiem artystycznie. Nie, mi się to serio podoba. Oba te plakaty są przyklejone po prostu taśmą. Kolejne miejsce to są drzwi. I tutaj pomysł jest taki. To też są lustra z Ikei. Tu jest nazwa, jakby ktoś sobie chciał obczaić. To są 4 takie lustra oddzielne w kwadratach, które po prostu trzeba zamontować. To jest niby w zestawie z jakimiś takimi naklejkami. Szczerze, ja nie sądzę, że lustra będą się trzymać na naklejkach. Wiecie, lustro trochę waży i ja po prostu nie sądzę, że to się utrzyma. O, chociaż nie, one są całkiem lekkie. Widzę już, że w tym trzeba być ultra precyzyjnym, żeby wszystko było równo. Bardzo, bardzo nie lubię takich rzeczy, bo nie mam na nie wystarczającej cierpliwości. Te lustra będzie trzeba od razu wymyć, bo będę ich tyle dotykała, że to będzie żart. Biorę kolejne 3, po prostu idę w dół. Lustra są zrobione. Nie są one tak całkowicie równo, symetrycznie i prosto ułożone. Ale jak na moje umiejętności, precyzyjność i cierpliwość, to uważam, że jest dobrze. Od razu je wymyłam szybko, bo jednak moje paluchy i wszystko się po prostu odbiło na tych lustrach, jakie przyklejałam. Tak to wygląda w całości. Jest w miarę prosto. Czasami tutaj nie są chyba równe odległości. No tu nie są równe odległości, to widzę. Ale... Ja jestem zadowolona, jest dobrze. Została mi tylko jedna rzecz do zamontowania, powiedzmy. I to są lampki. Te lampki są jakby na takiej sprężynce i to się niby rozciąga do 4 metrów. I tych lampek jest 40. I właśnie chciałam coś takiego długiego, żeby dać to przez długość całej ściany. Tylko myślałam, żeby to zrobić na tej ścianie, ale za chwilę pomyślę. Muszę nagrać tak, bo te lampki są na tak cienkim drucie, że ich nie widać jak po prostu tak nie nagram, więc na razie tylko wam powiem, że są tutaj przy oknie. Ogólnie tak, teraz może być gorsze wszystko w sumie. Dźwięk, jakość obrazu, światło. Popsuła mi się lustrzanka i chcę skończyć ten film, więc po prostu nagrywam tą część telefonem.
Mam nadzieję, że to będzie do przeżycia, ale nawet po prostu nie mam innej opcji. Mówiłam wam, że mam trzy rzeczy do zamontowania i w sumie jest to prawda, ale jest tu kilka rzeczy do poskręcania, tak na przykład jak był wiatrak, to mam teraz jakąś szafeczkę, coś takiego, to też jest z Ikei i to jest częściowo zmontowane, ale tylko częściowo, więc spróbuję też to zmontować. Wariera to się nazywa. I skręcę garnki. 2 tygodnie temu zgubiłam słuchawki i szukałam z moją siostrą tych słuchawek dużo i długo i znalazłam je przed chwilą i to jest hit, bo myślałyśmy, że już ktoś je ukradł, gdzieś je zostawiłyśmy, coś się z nimi stało, było bardzo dużo opcji. W tej misce był garnek z tymi wszystkimi rzeczami do zamontowania i tutaj były słuchawki. Nie wiem, jak to się stało. Zapewne ja to tam włożyłam jakoś, ale znalazłam je, więc to się liczy. Robię teraz te garnki, bo nie wychodzi mi w ogóle ta szafka. Garnki są gotowe i pokrywki też. Mam nadzieję, że są stabilne. To może jeszcze przykręcę. W ogóle to jest jakaś moja nowa, nie wiem, umiejętność i może nie zainteresowanie albo hobby, ale umiejętność, że skręcam przyrządy domowe, nie wiem jak takie rzeczy się nazywają. Skręciłam wiatrak, skręciłam garnki, skręcę mam nadzieję szafkę. Historia z wiatrakiem jest taka, że skręcałam go w sumie ponad 2 tygodnie chyba, bo skręciłam część i później nie mogłam zrobić części i on po prostu leżał tak w połowie skręcony. Powiem wam tak, szafka może poczekać, bo nie chce mi się trochę tego robić i jakoś to się średnio w ogóle... Tyle, bo chcę wam jeszcze pokazać dwie rzeczy, te lampki, które zamontowałam, jak wyglądają, jak jest ciemno. I za mną też możecie zobaczyć, że jest czerwone światło i też wam za chwilę pokażę, bo to jest tak moim zdaniem super rzecz. Więc ja zawiesiłam tak tutaj przy balkonie i przy oknie. Jak są odsłonięte okna, to w szybie widać normalnie odbicie tych wszystkich lampek i to jest super. I rzecz ostatnia, i to jest rzecz, którą moja siostra już miała od jakiegoś czasu. Po prostu taka lampka. Tu macie nazwę. I super jest to, że do tego w zestawie jest taki pilot i tutaj możecie regulować, jaką intensywność światła chcecie. I są strzałki, żeby zmieniać kolor światła. Teraz jest to różowe, to jest niebieskie, są też takie zwykłe i to jest mega. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, pa pa.